Ktoś wyliczył, że 85% wszystkich problemów i cierpień, które mamy w tym życiu, mają związek z relacjami z innymi ludźmi. Bez relacji nie możemy żyć, ale z drugiej strony nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, że bardzo często ich budowanie to nie lada sztuka. Można wyjść z tego nie lada pokiereszowanym. My jako chrześcijanie mamy dodatkowy jeszcze dylemat, jak się zachować wobec osób, które skrzywdziły nas. Przebaczyć, czyli odpuścić, czy też raczej pielęgnować w sobie urazę, bo osoba ta nie zasługuje na przebaczenie. Ten dylemat podnosi Piotr w dzisiejszej Ewangelii. Ile razy mam przebaczyć? 7 razy? To już jest prowokacyjne, to postawienie, takie postawienie pytania, bo w tamtym czasie powszechną wiedzą było, że 3 razy można wybaczyć, to znaczy odstąpić od zemsty, od wyrównania rachunków. W świecie, w którym jedną z głównych zasad jest oko za oko, czyli proporcjonalna odpłata, no cóż, 3-krotne odstąpienie od wyrównania rachunków, to już duża wspaniałomyślność. Ale Pan Jezus nie mówi mu ani 3, ani 7, tylko 77, co oznacza zawsze. No ale ktoś powie, to jest nieludzkie i niewychowawcze, bo taka osoba może przecież się jeszcze bardziej rozbestwić, poczuje się bezkarną i będzie dalej krzywdzić inne osoby, może i mnie. To nie jest wychowawcze. Oczywiście, nie da się ukryć, że takie niebezpieczeństwo istnieje, o czym Pan Jezus informuje też w tej przypowieści, która za chwilę następuje, mianowicie o tych 2 dłużnikach, z których jeden był winien niebotyczną kwotę i została mu na w całości darowana, ale nie znalazł później w sobie empatii, żeby podarować swojemu koledze kwotę niebagatelnie mniejszą, nawet nie 1% tego, co dopiero przed chwilą zdjęto mu, że tak powiem, z rozdzielnika. Tak może być, że podarowane przebaczenie nie uczyni tej osoby lepszą. Ale to nie jest nasz problem. Problem czy stawka jest gdzie indziej. We mnie jako ofierze. Kiedy właśnie ktoś skrzywdzi mnie, wciągnie mnie w pewnego rodzaju równanie, to znaczy zadzierzgnie między mną i sobą taką niewidzialną, toksyczną nić, krzywdziciel, ofiara, to wtedy ważą się losy nie tyle jego, co moje. Jak ja odpowiem, od tego zależy, co dalej ze mną będzie. O co chodzi? Kiedy Jezus namawia swoich Piotra i wszystkich, którzy Jemu uwierzą, do tego, żeby przebaczać zawsze, oczywiście najpierw odwołuje się do pewnej wspaniałomyślności, która wiąże się z nowymi standardami, które wyznajemy, ale także z tym, że ponieważ nam wielokrotnie Bóg przebaczał, to przestając z Nim tak często, powinniśmy się uczyć tych właśnie nowych, lepszych standardów. I można powiedzieć, ilekroć jesteśmy w stanie przebaczyć, tylekroć widać, że czegośmy się nauczyli, że jesteśmy o jakiś milimetr bliżej tych wartości, które wyznajemy ustami. Ale z drugiej strony tu chodzi o coś jeszcze innego. Chodzi o nasz własny dobrostan. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi mędrca Syracha, mędrcy Starego Testamentu byli ekspertami od relacji międzyludzkich. W tym czytaniu już pierwsze zdanie jest bardzo prowokacyjne. Złość i gniew to obrzydliwości, którymi karmi się grzesznik. Dla Syracha grzesznik i głupiec to właściwie synonimy. Dlaczego to głupie? Dlatego, że grzech i, przepraszam, złość, gniew, brak przebaczenia, mówi dalej Syrach, czy niechęć, zamknięcie się na przebaczenie, to podsycanie w sobie tych złych emocji, złych rzeczy, które nie sprawią, że twoje serce będzie od tego bogatsze. Sprawią, że będziesz od tego słabszy. Co więcej, jak będziesz się potem ubiegał o przebaczenie Boże, to nawet gdyby Bóg ci to dał, to i tak to się nie przyjmie na tej jałowej glebie, wyjałowionej przez gniew i złość i tą chęć odwetu. Dlatego jest to głupie nie przebaczyć, bo sobie strzelam w kolano. Innymi słowy, od momentu, kiedy zostanę wciągnięty w te relacje krzywdziciel, ofiara, ważą się moje losy, a nie tego krzywdziciela. Czas przeciąć tę nić, którą zostałem z nim związany. Starożytni uważali, że kiedy ktoś skrzywdzi drugą osobę, to można powiedzieć, zaciąga u niej dług. Tak jakby w jej ręce składany był depozyt, który ona może anulować w dowolnym momencie. Ale w pewnym momencie ten depozyt
staje się bardzo, bardzo toksyczny, jak żelazo rozpalone. Także trzeba go po prostu wyrzucić, inaczej będzie mnie od środka rozpalał. I od środka będzie mnie psuł. Na tym właśnie polega cały destrukcyjny wątek z brakiem przebaczenia. Kiedy więc Jezus mówi, żebyśmy przebaczali, to jeszcze raz powtórzę, po pierwsze odwołuje się do innych standardów, do pewnej wielkoduszności, ale po drugie mówi, bo to jest dla ciebie lepsze. To cię bardziej rozwinie, niż gdy będziesz pielęgnował sobie złość, chęć zemsty itd., itd. Innymi słowy, przebaczanie nie jest jakimś luksusem, na który cię nie stać. Jest czymś, czego nie możesz sobie odmówić, jeśli poważnie mówisz o tym, że chcesz być dojrzalszy, mieć większą relację z Bogiem, z innymi ludźmi, bo bez tego nie można dojrzewać. Ksiądz Dariusz Iwański z Rancha Króla Dawida. Szczęść Boże!